Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób wykonać kopię zapasową strony internetowej, która została stworzona na WordPressie, przy pomocy wtyczki WP Vivid Pro. Dzięki temu narzędziu będziesz mógł stworzyć ręczną lub automatyczną kopię zapasową i taka kopia może zostać przesłana na inny serwer. To rozwiązanie jest bardzo wygodne w obsłudze i nie wymaga umiejętności technicznych, dlatego bardzo ci je polecam. Teraz zapraszam Cię do praktycznej części poradnika. Wtyczka WP Vivid Backup jest dostępna w bezpłatnej i w płatnej wersji. Dzisiaj pokażę Ci możliwości płatnego rozwiązania, z którego osobiście korzystam. Żeby skorzystać z tego rozwiązania musisz wejść na stronę WP -Vivid. link znajduje się w opisie tego filmu. I tutaj kliknij sobie na C-Plans i zobaczysz różne opcje do wyboru. Firma posiada elastyczny system płatności, które można dostosować do swoich potrzeb. Mamy tutaj rozwiązanie płatności rocznej, czyli mamy subskrypcję roczną. No i tutaj dla dwóch domen taka licencja kosztuje zaledwie 29 dolarów. Jest to naprawdę mała kwota. No i im więcej masz stron internetowych, tym po prostu musisz zapłacić wyższą cenę. Mamy też opcję lifetime. Tutaj nic się nie zmienia oprócz tego, że ta kwota jest jednorazowa, czyli płacimy jeden raz, na przykład 200 dolarów, no i mamy spokój do końca życia. Możemy sobie korzystać z tego rozwiązania, więc jest to świetna opcja, ponieważ coraz mniej firm decyduje się na opcję jednorazowych płatności. No i tutaj musisz wybrać właśnie licencję, która odpowiada Twojej działalności. Jeśli masz własną stronę internetową lub kilka stron klientów, no to te dwa pakiety pierwsze powinny Ci wystarczyć, jeśli prowadzisz na przykład agencję marketingową jesteś twórcą stron internetowych i administrujesz tę stronę, no to wtedy warto zdecydować się na wyższe pakiety, ponieważ masz tutaj możliwość wykorzystania tych wszystkich narzędzi na 50 domenach lub na nielimitowanej liczbie domen. No i wraz z wykupieniem takiego pakietu masz dostęp do wszystkich tych dodatków. Dzisiaj omówimy sobie tylko ten pierwszy punkcik, ale jest to naprawdę bogate narzędzie i będę udostępniał stopniowo filmy, które pokażą wszystkie te rozwiązania. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, no to 30 dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy, jeśli nie będziesz zadowolony z tego rozwiązania, więc nie ryzykujesz zupełnie niczym. Jeśli wybrałeś już dany pakiet, to kliknij przycisk kup teraz i zostaniesz przekierowany na stronę koszyka. Teraz musisz kliknąć proceed to checkout, no i tutaj wypełnić wszystkie dane do płatności, czyli mamy podstawowe dane, mamy formę płatności albo PayPal, albo Stripe, no i musisz sobie zapłacić za to zamówienie. Teraz pokażę Ci, jak zainstalować to rozwiązanie na Twojej stronie internetowej. Po dokończeniu zamówienia, otrzymasz dane logowania do Twojego panelu klienta. Musisz wejść sobie na stronę, kliknąć przycisk Login i wpisać dane dostępu. Zostaniesz przekierowany do Twojego panelu klienta, w którym możesz zarządzać wszystkimi informacjami, które się tutaj znajdują. Masz tutaj właśnie opcję Downloads i teraz pobierzemy sobie wtyczkę, którą zainstalujemy na Twojej stronie. Klikam w ten przycisk. I teraz loguję się do panelu administracyjnego w WordPressie, klikamy wtyczki, dodaj nową i muszę zainstalować tą wtyczkę ręcznie, czyli klikam wyślij wtyczkę na serwer i wybieram plik tej wtyczki, mamy instalator i klikam zainstaluj. Po prawidłowej instalacji mogę uruchomić wtyczkę. Zostanę automatycznie przeniesiony do takiej strony. Mamy tutaj zakładkę License i tutaj muszę podać moją licencję, czyli wracam sobie do mojego konta. Chodzę na zakładkę Licenses i tutaj w tej zakładce znajdują się wszystkie aktywne licencje. U góry mamy główną licencję i na dole możemy sobie tworzyć takie licencje dzieci, czyli właśnie licencje podrzędne, które będą na naszych stronach na stronach naszych klientów. Żeby utworzyć taką dodatkową licencję, klikam sobie Create a Child License i licencja została utworzona, klucz licencji znajduje się poniżej. Mogę sobie ją skopiować, czyli w tym miejscu wklejam klucz mojej licencji. I klikam Activate. Jeśli wprowadziłeś prawidłową licencję, to zostaniesz przekierowany do takiego panelu. No i co się stało? Na twojej stronie zostały zainstalowane dwie wtyczki: WP Vivid Backup Plugin. To jest właśnie wtyczka bezpłatna i WP Vivid Plugins Pro. I to jest właśnie opcja płatna, z której możesz korzystać. Gdy wejdziesz sobie tutaj do swojego kokpitu, to mamy tutaj jeszcze inne dodatki, które omówimy sobie w kolejnych poradnikach. W tym poradniku omówimy sobie tylko kopie zapasowe i migrację twojej strony, żebyś wiedział, jak wykonać to prawidłowo. I teraz mamy tutaj kilka opcji. Możemy wykorzystać manual backup, czyli ręczne. Kopie zapasowe. Gdy wykonujesz kopie zapasowe, masz tutaj kilka ustawień. Pierwsze ustawienie to backup location, czyli lokalizacja Twojej kopii zapasowej, gdzie ma się znajdować. Możesz wybrać lokalizację na lokal hoście, czyli na Twoim serwerze lub hostingu, możesz też przesłać tą kopię zapasową na zewnętrzny serwer. I to jest prawidłowe rozwiązanie, ponieważ nie powinieneś utrzymywać kopii zapasowych na Twoim hostingu, bo jeśli coś się stanie z Twoim hostingiem, to stracisz wszystko. Kopia zapasowa ma ci pomagać w przypadku awarii, więc najlepiej trzymać ją na zewnętrznym serwerze. Może to być na przykład OneDrive, Google Drive lub jakiś inny serwer. No i tutaj mamy backup content. możesz wybrać, co ma zostać skopiowane. Czy Wszystkie pliki WordPressa i baza danych, czy tylko baza danych, czy tylko pliki WordPressa, lub ostatnia opcja, no to po prostu wybrane pliki, o których sam zdecydujesz. W opcjach zaawansowanych możesz jeszcze wykluczyć pewne lokalizacje, których nie chcesz uwzględniać w kopii. No i możesz sobie dodać tutaj jeszcze komentarz. Kliknij sobie teraz Backup Now, żeby sprawdzić, czy. Kopia zostanie prawidłowo wykonana i czy wszystko przebiega pomyślnie? Tutaj mamy pasek postępu, i im większa jest Twoja strona, tym po prostu ta kopia będzie dłuższa. W tym wypadku zajęło to kilkanaście sekund. Mamy informację o sukcesie, mamy właśnie możliwość pobrania tej kopii zapasowej, no i mamy rozmiar. Możemy sobie pobrać wszystkie części tej kopii zapasowej. Gdy wejdziesz sobie na backup, czyli na tą zakładkę, to tutaj masz wszystkie kopie zapasowe, które zostały wykonane, możesz je pobrać, możesz również przywrócić taką stronę z Twojej kopii. I teraz ustawmy sobie Remote Storage, czyli właśnie zewnętrzny serwer, na który będą wysyłane nasze kopie. Mamy tutaj Cloud Storage, jest tutaj właśnie ta opcja, i tutaj są dostępne różne opcje, które możemy sobie skonfigurować. Mamy właśnie Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Amazon, mamy FTP, SFTP, mamy tutaj wiele możliwości. Najprostsza opcja to właśnie skorzystanie z gotowych rozwiązań typu Microsoft OneDrive czy Dropbox, wtedy wystarczy kliknąć kilka przycisków i wszystko będzie działać. Jeśli jesteś osobą początkującą, to takie rozwiązanie właśnie Ci proponuję. Ja wybieram sobie Microsoft OneDrive i klikam Authenticate i teraz muszę się zalogować do mojego konta Microsoft. Po prawidłowym zalogowaniu się na konto Microsoftu, muszę zalogować się kolejny raz do WordPressa. Po ponownym logowaniu mam informację, że wszystko się udało, i teraz muszę sobie stworzyć mój katalog, właśnie na dysku OneDrive, na którym będą przechowywane właśnie te kopie zapasowe. Czyli mogę sobie wpisać na przykład kopie zapasowe, drugą nazwę zostawiam bez zmian, ale również możesz sobie ją zmienić. Mamy tutaj katalog. Domyślnie jest to nazwa Twojej strony internetowej. No i możemy ustawić to miejsce jako domyślne miejsce na przesyłanie kopii zapasowych. Klikam Add Now i teraz mogę wysyłać kopie zapasowe na mój serwer zewnętrzny. I teraz ustawmy sobie automatyczną kopię zapasową. Czyli wchodzę sobie na backup schedule i tutaj mogę ustawić. Automatyczne kopie zapasowe. Ten system będzie wykonywał kopie zapasowe za ciebie. Automatyczne kopie zapasowe są świetnym rozwiązaniem. Jeśli na przykład masz sklep internetowy, na którym dużo się dzieje, co chwilę wpadają nowe zamówienia, no to utrata tych danych byłaby katastrofą. Dlatego właśnie warto wykonywać automatyczne kopie zapasowe w określonych odcinkach czasu. Im ważniejszą rolę pełni Twoja strona internetowa i sklep w Twoim biznesie, tym częściej powinieneś wykonywać kopie zapasowe. I to narzędzie daje nam dwie możliwości. Mamy Incremental backup i general backup. Czym się różnią? Incremental backup to kopia przerostowa, to znaczy, że pliki są dopisywane do aktualnej kopii i tą kopię wykorzystuje się, jeśli twój portal jest naprawdę duży, czyli zajmuje powiedzmy kilkadziesiąt gigabajtów, no i ciężko za każdym razem codziennie, na przykład, kopiować te wszystkie pliki na hosting zewnętrzny. Wtedy wykorzystuje się taką kopię zapasową. General Backup to właśnie kopia generalna, czyli kopiujesz w ten sposób wszystkie pliki na Twojej stronie. I teraz pokażę ci właśnie jak skonfigurować tą opcję, ponieważ ona w większości wypadków będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli masz mniejszą stronę, to warto wybrać właśnie tą opcję. No i tutaj mamy znowu kilka opcji do wyboru. Możemy skopiować bazę danych i wszystkie pliki WordPressa. Możemy skopiować tylko pliki WordPressa, no i możemy kopiować tylko bazę danych. I tutaj polecam ci wykorzystać pierwsze rozwiązanie, czyli kopiowanie zarówno bazy danych jak i plików, bo wtedy możesz sobie po prostu skopiować całą twoją stronę. Zajmuje to najwięcej miejsca, ale jest najbardziej skuteczną metodą backupu, ponieważ jeśli masz samą bazę danych, no to jeśli coś stanie się z plikami, no to nic już nie odtworzysz. Więc klikamy sobie tutaj on, no i mamy dodatkowo koło zębate. To koło zębate pozwala nam ustawić cykle kopii zapasowych, czyli możemy sobie właśnie wyznaczyć harmonogram tych kopii, i mamy tutaj kilka opcji. Możemy robić kopie co godzinę, co dwie godziny, co 4, 8, 12 codziennie. Co dwa dni, co tydzień, co dwa tygodnie, lub co 30 dni. I tutaj trzeba sobie wyznaczyć odpowiedni harmonogram tych kopii, w zależności od tego, jak wygląda działanie na Twojej stronie. Jeśli co chwilę wpadają ci dziesiątki zamówień, no to zdecydowanie warto wybrać sobie takie kopie częstsze. Jeśli masz na przykład bloga czy też stronę internetową wizytówkę, no to wtedy może Ci wystarczyć kopia na przykład nawet co dwa tygodnie lub co 30 dni, bo nawet bo jeśli nie wprowadzasz żadnych zmian na stronie internetowej, no to tutaj wiele rzeczy się nie podzieje. I możemy sobie wyznaczyć dzień, w którym ma się to wykonywać, no i godzinę, czyli najlepiej wybierać godzinę nocne, gdzie nie ma ruchu na stronie, serwer nie jest obciążony. No i następnie musimy wybrać Backup Location, czyli wybieramy w tym przypadku Remote Storage, no i tutaj wybieramy sobie kopie zapasowe, czyli to jest katalog na naszym OneDrive. Następnie wybieramy, co ma zostać skopiowane. Mamy również opcje zaawansowane, jeśli chcemy wykluczyć jakiś plik, no to możemy sobie tutaj wybrać coś z naszego hostingu, z serwera i po prostu wykluczyć dany plik, ale my tego nie będziemy robić i teraz klikam. Update Schedule, czyli po prostu uruchamiam nasze automatyczne kopie zapasowe. Gdy skonfigurujesz automatyczne kopie zapasowe, no to musisz sprawdzić, czy ten system działa. Czyli właśnie sprawdź sobie następnego dnia, czy kopia została wykonana. Następnie, jeśli pierwszy raz instalujesz to narzędzie na Twojej stronie, to upewnij się, że kopię da się przywrócić. Czyli musisz wejść w tą zakładkę backup, pobrać sobie daną kopię zapasową, czyli kliknąć sobie przycisk Download. No, i jeśli mamy tutaj jeden plik, to pobieramy ten jeden plik. Jeśli mamy kilka, to musisz pobrać wszystkie pliki, które się tutaj znajdują. Poczekaj, aż ta kopia zostanie wykonana. No i teraz optymalnym rozwiązaniem byłoby przygotowanie sobie osobnej strony i wczytanie tamtej kopii zapasowej, i sprawdzenie, czy działa. Czyli po prostu zainstalowanie sobie nowego WordPressa, wczytanie tam wtyczki WP Vivid, no i żeby taką kopię przywrócić. No to musisz sobie wejść na backup and restoration, kliknąć sobie upload, wybrać plik z twojego komputera, czyli wczytujesz sobie ten plik. On zostanie przesłany. Następnie możesz znowu wejść na backup and restoration. No i gdy jesteś na nowej domenie, kliknąć przycisk restore i wtedy nastąpi proces przywracania tej kopii zapasowej, czyli klikamy sobie next step. Tutaj nic nie zmieniasz i klikasz restore now. I teraz ta kopia zapasowa zostanie wczytana na twoją nową stronę lub starą stronę, w zależności od tego na jakim etapie przywracasz te pliki. I pamiętaj o tym, żeby teraz nic tutaj nie ruszać, nie wyłączać tej strony, nie przeładowywać, nie odświeżać, ponieważ ten proces może się zepsuć. Więc po prostu czekaj cierpliwie, aż wszystko się zakończy i zostaniesz informację o sukcesie. Tak właśnie powinno to wyglądać i możemy sobie kliknąć visit site i zobaczyć logi no i wszystko działa prawidłowo mogę dalej z niej korzystać więc kopie zapasowe działają w 100%. Jeśli jesteś twórcą stron internetowych to pokażę ci kolejne narzędzie, które możesz wykorzystać. Gdy stworzyłeś stronę internetową w twoim lokalnym środowisku środowisku testowym, no to możesz przy pomocy tego narzędzia przenieść ją na serwer klienta. Wystarczy, że klikniesz sobie na export site i tutaj masz opcję eksportu całej strony. Możesz albo zapisać taką stronę na lokalnym serwerze, albo eksportować ją właśnie na serwer zewnętrzny, albo właśnie wykorzystać od razu z tej trzeciej opcji i eksportować całą stronę na nowy serwer klienta. I wystarczy, że zainstalujesz na nowym serwerze czystego WordPressa, zainstalujesz tam wtyczkę WP Vivid Plugin, klikniesz sobie Import Site, klikniesz Generate a Key. No i tutaj wygenerujesz klucze eksportu, czyli Klikasz sobie tutaj kopiujesz te klucze, wchodzisz sobie na docelową stronę. I tutaj klikasz sobie wklej. I oczywiście teraz to nie działa, bo to jest ta sama strona, ale jeśli byś tak zrobił i kliknął zapisz, to będziesz mógł przenieść całą tą stronę na inny serwer. Jest to bardzo przyjazne rozwiązanie. No, i opcjonalnie możesz właśnie wykorzystać Export to Local Host i dzięki temu również przeniesiesz Twoją stronę. Jest to naprawdę wygodne. Wszystkie wpisy w bazie danych zostaną automatycznie zmienione. Nazwa domeny również zostanie zmieniona, więc jest to super wygodne rozwiązanie i nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności technicznych. Teraz pokażę Ci bardzo przydatne ustawienia, które warto sobie zmienić, żeby działać skuteczniej w tym narzędziu. Klikam sobie na Settings. Na początek możemy na przykład ukryć sobie opcję WP Vivid z paska głównego, żeby nas nie rozpraszała lub żeby nie rozpraszała naszego klienta. Mamy opcję, żeby ukryć informacje na przykład o tym, że wtyczka wymaga aktualizacji po stronie klienta. Jeśli robisz aktualizację za klienta, no to to nie będzie potrzebne. Mamy możliwość wyboru domyślnego miejsca wykonywania kopii zapasowych, czyli albo localhost, albo serwer zewnętrzny. Mamy tutaj uruchomioną. Automatyczną kopię zapasową wtyczek przed aktualizacją. Czyli jeśli ta opcja jest uruchomiona, to za każdym razem, gdy będę chciał sobie zaktualizować jakąś wtyczkę, to narzędzie zrobi kopię zapasową tej wtyczki. Dzięki temu będziesz mógł sobie przywrócić tą wtyczkę, jeśli zacznie generować problemy. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie. Jeśli chcesz ją wyłączyć, no to klikasz sobie w tego checkboxa i ta opcja będzie wyłączona. Kolejna opcja dotyczy bezpieczeństwa. Możesz kliknąć sobie Database Encryption i wpisać sobie tutaj hasło do Twojej bazy danych. Dzięki temu, jeśli Twoja kopia wpadnie w niepowołane ręce, no to nikt jej nie wykorzysta przeciwko Tobie, bo będzie zahasłowana i nie będzie można po prostu jej przewrócić. Więc jest to bardzo fajna opcja związana z bezpieczeństwem. Mamy tutaj opcję wysyłania raportów na. E-mail, który tutaj podasz. Czyli jeśli wpiszę sobie tutaj mój e-mail, na przykład netgonet? To zostanie tutaj dodany właśnie ten e-mail do powiadomień i mogę otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy kopia zapasowa zakończy się sukcesem albo gdy zakończy się niepowodzeniem z jakichś przyczyn. Być może skończy się miejsce na Twoim serwerze i musisz to sprawdzić ręcznie. I dzięki temu ustawieniu to narzędzie poinformuje Cię, jeśli na przykład strona Twojego klienta nie została prawidłowo skopiowana, więc warto sobie uruchomić to narzędzie. Na dole mamy informację, ile miejsca zajmuje narzędzie WP Vivid na Twoim dysku. Mamy tutaj kopie zapasowe, możemy sobie wyczyścić pewne elementy. Następnie mam zakładkę zaawansowane, i w tych ustawieniach ustala się pewne rzeczy dotyczące kopii zapasowych. Wykorzystuje się je tylko jeśli masz naprawdę bardzo słaby hosting i te kopie nie przechodzą, no to wtedy trzeba sobie tutaj zmienić pewne ustawienia. Mamy też opcję usuwania zdjęć, które nie są wykorzystywane na Twojej stronie. Możesz sobie przeskanować Twoją stronę i usunąć zdjęcia, które są niewykorzystywane, dzięki temu oszczędzisz miejsce na Twoim hostingu. Kolejna przydatna funkcja dla wszystkich administratorów i twórców stron internetowych to White Label. Ta funkcja pozwala Ci zmienić. Nazwę tego narzędzia na swoją. Wystarczy, że klikniesz tutaj Zainstaluj i zostanie zainstalowany taki dodatek. Teraz musisz wpisać tutaj taki adres, czyli nazwę Twojej witryny, WP Admin, i wpisujesz coś takiego. I cały ten adres znajdziesz w opisie tego filmu. Kliknij Enter i zostaniesz przeniesiony do ustawień White Label. No i tutaj mogę wpisać nazwę tej wtyczki, czyli wpiszę sobie tutaj netgonet. Następnie mamy Slack, również sobie wpisuję netgonet. Tutaj podaję e-mail wsparcia klienta, czyli kontakt netgonet, nazwę strony autora. No i również możemy sobie zmienić tą nazwę. Teraz zapisuję zmiany. I co się teraz wydarzyło? Zamiast wp vivid mamy tutaj nazwę, którą podałem. Jeśli wejdę sobie na wtyczki, no to tutaj również zmienia się nazwa tej wtyczki. W ten szybki sposób możesz zmienić oznaczenie tej wtyczki, i dzięki temu, jeśli oddasz taką stronę klientowi, będzie wyglądała bardziej profesjonalnie. Masz już wdrożony system automatycznych kopii zapasowych na Twojej stronie internetowej, które są przesyłane na serwer zewnętrzny. Ale to nie wszystkie możliwości tego rozwiązania. Zapraszam Cię do kolejnego filmu, z którego dowiesz się, jak wykonać wersję stagingową strony. Wersja stagingowa to dokładna kopia Twojej strony internetowej. Służy do tego, żeby testować na niej aktualizację Twojej strony, żebyś mógł dodawać tam nowe funkcje, żebyś mógł zmieniać wygląd Twojej strony, robić różne testy bez wpływu na działanie strony głównej. Dzięki wtyczce WP Vivid Staging Pro będziesz mógł w bardzo szybki i prosty sposób stworzyć właśnie stronę stagingową, więc zapraszam Cię teraz do kolejnego poradnika.